tam masz dla mnie, wnuczek, dzisiaj? Symulator kapitalizmu dla ciebie, jako że nie chcesz się dzisiaj odpieprzyć ode mnie. Znaczy co? Pamiętasz, dziadku, jak za PRL-u nie było nic na półkach i nawet nie było się na co popatrzeć? Tak, Wok, zapomniałem, normalnie wszędzie były pluszowe misie i tęcze napierdalały prosto w ZOMO. Pamiętam jak dziś, no pewnie, że kurwa nie było nic na półkach. No, to tu masz symulator kapitalizmu. Możesz się popatrzeć przez szybę, ale też nie możesz dotknąć. Czasami się zastanawiam, gdzie sprzedają takie... takie deski, nie? Deski? Tak, takie... takie nie... nieobrobione z drzazgami. Żeby jak cię walnąć w mordę, to żeby tak ci zostały tam. Gwoździe cię wyjmą z drzazgami gorzej. A dobra, co to w ogóle jest? To jest Steam, na którym ma się dużo gier i ludzie kupują dużo gier. Możesz sobie popatrzeć, co ludzie mają najpopularniejsze i co jest nowego. No dobra, dziadek, ci powie, co tu się dzieje. Cały kapitalizm przestrzela na wylot. Wszystkie chwyty marketingowe mam w tym małym paluszku. To jest twój kciuk. Zamknij mordę! No dobra, pierwszy jest. Baba, która ma zatwardzenie i z mordą patrzy się na mnie. Na mnie się patrzysz? Nie, kurwa, patrzy się na twoje małe cycki. Małe jak na RPG-a. To jest RPG, prawda? Oni zawsze mają takie obrazki. Hej, hej, spójrz, mamy kobiety z cyckami, koniec. To jest ich cała reklama RPG-ów. Zobacz, zawsze się zmieszczą na kadrze cycki. To jest pierwsza zasada marketingu. Zamów już teraz. Mogę na RedTube'a wejść już teraz. Sa... Sunlal. Bezsłoneczne morze. Strać swój umysł, zjedz swoją załogę. Kocham tą grę, weź to kup! 18 euro. Nienawidzę tej ceny, weź to kup! Walijskie serca, o to znam! Znaczy, że ten walenie jest, tak? Tak, pomijmy ten tytuł. A marudę. Bogowie będą patrzeć, przygodówka. Będą? Znaczy, że nie patrzą! Znaczy, że ich nie ma! Poszli pewnie do klopa srać, bo po co mieliby przestać patrzeć? Tyle porno w Hollywoodzie się robi, oni mają nie patrzeć. No pojebał, chociaż straszna pikseloza, więc... A kto to lubi? I w ogóle czemu facet z brodą wtedy jest w środku? A, to jest Bóg albo ten ksiądz, a. Widzisz, wszystko się zgadza. Oj, Enderman jest po prawej. Tak raz dziwna. Zobacz, banda zjebów! Niemiec i Amerykanin pół metra od siebie stoją i nie mogą w siebie ten zobaczyć. Och, och, gdzie jest ten Niemiec? Gdybym tylko umiał patrzeć, bo jestem idiota. A ci też odważni. Z tyłu czołgi się napierdalają, a ci... Ej, może jak walnę ten karabinkiem, to będzie jak w szeregowcu Rejanie i wybuchnie i będę sławny. Albo tam się zajebać, albo to. A autosport, o, to są ścigałki, tak? No tak. No i to przynajmniej od razu widać. Nie jak w tamtym RPG-u mamy cycki. Mamy, tutaj mamy samochody. Pokazują samochody. Sportowe, nowe samochody, drogie. I od razu wiadomo, o co chodzi w tej grze. No tak się robi marketing. Łopatowy rycerz. No i tutaj jest rycerz, jest łopata i wszystko jest w porządku. Wiem, że jest narysowane, jest okej. Okay. Czemu wszyscy tak nie mogą? Z łopatą! Łopaty są dobre! Spaceran! Też mam spację i się nie chwalę! Nikt mi nie ocenił mojej spacji na 8 na 10! To jest gra kosmiczna. Moment, jak oni tą jedną ocenę 8 na 10 dali? Od tego jebanego GameSpotu, co cały czas lewe recenzje ma? To pewnie cała racja... Cała racja... Cała reszta? No właśnie! Cała reszta dała im po 7 albo 6. Założę się, że tak jest. I szpintery! Tak ci od żółwi ninja? Nie, to jest chodzi... Co... To jest to, co jest na rysunku. Wielkimi ciężarówkami po ciężkim terenie, po plażach, po błocie, po wodzie. Oj, bardzo dobra reklama! No, nawet dwie opony są! Prawie cała gra! Szpintery! To jest dobre, weź to kup! Nie. O, Sniper Elite! Jak jest taki elit, to sporo ma czasu, jak siedzi w tych krzakach się czając, sporo ma czasu, żeby sobie fryzurę ułożyć. No, trzeba mu przyznać. W tej grze można komuś strzelić w rentgenie, pokażę co, prosto w jaja. Gra jebanego roku!
Co to jest? Jakiś dodatek do Call of Duty. I nawet nie zrobili nowego obrazka, tak? Chcą, żeby ludzie wydali 15 eurosów jebanych. Ale jebane i to pety nie dadzą. Ale oszczędzają na ludziach. Ja mam uwierzyć, że nie oszczędzili na etapach, jak przerobili produkcję, tak? No ja w to nie uwierzę w tym momencie. Killing Flora! Koniec linii, umiem to przeczytać. Zobacz, jak się kurwa wjebał, idiota. Koniec linii, a ten i tak na końcu się wjebał. No i weź z takimi współpracuj, trzeba zajebać zombie. Dasz mu szynkę, powiedz zanieść do pokoju czwartego, ten wpierdoli się na talerz i umrze. Trzeba dać zombie dużo talerzy, żeby umarli. Logika, nie? Talk to hand, widziałem Terminatora, to jest to? Nie, to jest darmowa strzelanka. Niestety ma płatności po każdej misji, żeby naprawiać swój sprzęt. To jest najgorsza rzecz w tego typu grach! Dlaczego mi dają pieniądze, a potem chcą odebrać? To jest zawsze jakaś ściema, że potem mi zabiorą jeszcze więcej! A co oznacza Warface? Wojenna twarz. Naprawdę! Naprawdę! Grę zrobili wojenna twarz! I ten zjeb ma taką zjebaną twarz na obrazku! To był ich pomysł na marketing, tak? Wow! Nie wiem! Niech lepiej mordę Tuska z hełmem pokażą, to normalnie będzie horror survival politician! Dodatek do Counter Strike'a. No i w sumie wiadomo, oddziały specjalne mają karabiny i idą sobie gdzieś. To są... O! Zobacz! I tam piącha jest w zielonym ubranku, nie? I z tyłu jest zielone tło! Normalnie wiadomo, że to są jakieś leśne etapy i wszystko jest dobrze! To jest dobry marketing! Tylko za mało granatów! I zobacz, wnuczek, to jest RPG na bank! Dlaczego? Bo jej cycki nad literą D się zmieściły. She wants teddy! A on oczywiście ma gigantyczny naramiennik z kolcami. Oryginalne! I Forest! Zawsze mówiłem, idź do lasu! Nie, babciu, nie idziemy do lasu, bo cię tam... Moment, dlatego ona chce iść do lasu. Dlaczego? Bo jej powiedziałem, że tam ją zgwałcą. O to chodziło. Dobra, co jest na dole jeszcze tego? Bestsellery, nowości. Dobra, to zobaczymy, są te najlepsze sellery. To są to, co się najlepiej sprzedaje chwilowo. Wiedziałem! Dobra, to najpierw się sprzedają cycki na D. Tylko w mojej wersji się już nie mieszczą. Widzisz, wnuczek, w małych opakowaniach cycki się nie mieszczą. To jest nauczka dla ciebie. Ale pamiętaj, wnuczek, jednocześnie małe jest winne. A mój Boże. Dobra, co tu jest? Kolekcja kryzysowa. Pewnie szynka, makaron i ten. Jeden but. Czemu jeden but? Żeby zatłuc szczury, idioto, i je zjeść. Chyba naprawdę nie masz pojęcia, co się działo kiedyś tutaj. Dej zjebany! Skądś to kojarzę. Moment, nie robiłeś czegoś o tym? Ja robiłem z Bobrem. O mój Boże! Co ten konter Broforce? Symulator 2014 roku. Symulator wolności 2014. Wiedziałem! Co jest w niego takiego wolnego? Że pozwalają ci za niego zapłacić. O, okej. Era mitologii. Age of Mythology. Wiesz, co było erą mitologii? Jak na ulicy się dowiedzieliśmy, że jest mięso w sklepie, to była mitologia jebana. Normalnie bogowie zeszli. I co się okazało, jak doszliśmy na miejscu? Oczywiście bogowie nie istnieją, nie ma szynki. Nie ma, nigdy nie było, to było kłamstwo. Przez ten cały czas pewnie wpierdalaliśmy steropian. O, Dead Space! Chyba niedawno wsadzili go na Steama, bo nie było. Wow, to mają tylko 3 lata obsuwy! Normalnie jak plan gierka. Dobra, zobaczmy, co jest w tych najnowszych. Wojna w pudełku, papierowe czołgi. Powiedz to Francuzom, dla nich to normalne. Pięść zajebistości. O, to o mnie, weź to kup. Wyjedz. Nie, podziękuję, już dzisiaj rozmawiałem z babcią, nie. Asteria. Histeria, tak, bo pasuje do babci, tak, histeria, tak. Asteria. No przecież mówię, nie? Wyraźnie. No tak. Wojna domowa 2. No mówię, że gadałem z babcią, nie? Kurwa, weź się odpierdol.
złe Mojo. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Okej. Put-put ratuje zo. Put-put ratuje zo. Czy mówisz o dolnych partiach babci? Tak, ona ma tam dżunglę. O mój Boże. Pasjans zombie. Mam wrażenie, wnuczek, że nie jesteśmy się w stanie dogadać dzisiaj. Już! Byłem w kuchni! Widziałem zombiego już dzisiaj, dobra? Okej. Echelon? Tak, babcia cały czas powtarzała, jakby było echo. I szkolny autobus dla zabawy. A, to tym mam się ewakuować, okej. Czyli cała historia mojego dzisiejszego poranka plus plan ewakuacyjny, zajebiście. To kupisz mi którąś grę? A dasz mi kiedyś kieszonkowe? Zawsze jakieś numery, no.